Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym odcinku z tej budowy. No, kilka filmów temu albo w poprzednim filmie widzieliście, jak szpachluję sobie tutaj ten skos i ścianę za pomocą wałka do szpachlowania i zestawu Lucky Parfait. Dzisiaj idziemy troszeczkę krok do przodu i będziemy szpachlować sobie natryskowo. To jest odcinek w sumie taki troszeczkę wyjątkowy, bo po raz pierwszy będę używał agregatu firmy Wagner do szpachlowania. Tak więc chodźcie, pokażę Wam, jak on wygląda. Dzisiejszy film powstał przy współpracy z firmą Wagner, bo to ona dostarczyła mi na testy właśnie ten oto agregat. Jest to agregat ProSpray 339. Pompa, która nadaje się i do szpachlowania, i do malowania. Jeżeli chodzi o malowanie, to można na pewno malować na dwa pistolety, jest tak wydajna. Nie wiem, co ze szpachlowaniem, aczkolwiek doczytam to i powiem Wam w dalszej części filmu. Agregat mam już naszykowany, jest przepłukany, odpowietrzony, masa jest nabita w węże, tak więc za chwilkę zaczynam natrysk. Natryskiwał będę dyszą 535, czyli 50 stopni kąt natrysku i otwór dyszy 35 tysięcznych cala. Masą, jaką będę szpachlował dzisiaj, jest to Semin Prolis, zobaczcie sobie, i tutaj wielki plus dla Semina, że zrobili w końcu worki już z nadrukiem, a nie z naklejką, bo wiecie po moim tam którymś poprzednim filmie na temat natryskiwania gładzi, że ta naklejka delikatnie kruszyła się i wpadała do wiaderka, tak więc wielki plus dla firmy Semin, że za to się wzięli, naprawdę spoko. Dobra, zakładam dyszę, biorę się za szpachlowanie. No i dobra moi drodzy, zaczynamy od natrysku masy. Widzieliście pewnie na moim kanale kilka filmów odnośnie szpachlowania natryskowego. Jednak, no tak jak powiedziałem przed chwilką, ja tutaj na tej robocie po raz pierwszy korzystam z agregatu firmy Wagner ProSpray 339. I no w tym filmie powiem Wam moje odczucia, moje takie wrażenie, pierwsze w sumie zresztą, jak ten agregat się spisywał, jak mi się po prostu nim pracowało. I być może no ktoś się nosi z zamiarem kupna takiego agregatu, no to warto, żeby poświęcił to kilka minut i obejrzał ten film do końca. Z tego co wyczytałem, agregat ProSpray 339 jest najpotężniejszą bezpowietrzną pompą tłokową z firmy Wagner, z całej serii ProSpray. Nadaje się do wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych emali, lakierów, jakichś tam dwuskładnikowych materiałów powłokowych, emulsji, farb lateksowych, środków antyadhezyjnych oraz oczywiście no, szpachli, tak jak tutaj w dzisiejszym filmie. Jednakże z racji tego, że tutaj wąż tego agregatu jest półcalowy, z biczem oczywiście przy pistolecie 3/8, no to raczej nie pchałbym do tak małego węża jakichś tam szpachli workowanych, wiążących, z racji tego, że no pewnie pompa by popchnęła taką masę, jeżeli ona by była odpowiednio rozcieńczona, ale no z racji tego, że to są masy wiążące, może to być kłopotliwe i może być jakieś tam ryzyko, że ta masa pozasycha Wam po prostu w wężach. Kolejna sprawa w tym agregacie to silnik, który jest silnikiem bezszczotkowym i posiada dodatkowo jeszcze elektroniczne sterowanie. Pracuje równo, czy to na wysokich, czy to na niskich obrotach. Nie zauważyłem takiego efektu właśnie falowania ciśnienia podczas natrysku, bo czasami mi się wcześniej zdarzało tak na moim agregacie, że ten natrysk falował podczas pracy, przez to obraz natrysku nie był taki równy. Tutaj tego problemu nie zauważyłem. Trzyma równo ciśnienie. Oczywiście jest ono odpowiednio niższe od ciśnienia zadanego, ale trzyma ciśnienie równo. Równo nakłada ten materiał na ścianę. Później tylko, jeżeli chodzi o szpachlowanie, to tak naprawdę tylko kładziemy sobie ten materiał na ścianie, a nie jakoś tam równamy ten materiał pacą. Chodzi tutaj o przeciągnięcie w lewo, w prawo, w górę, w dół i tak naprawdę mamy sprawę załatwioną.
Kolejna fajna rzecz, o której warto wspomnieć, to wbudowana automatyczna olejarka, która ułatwia nam smarowanie pompy podczas pracy tym agregatem, no przez co wydłużamy tak naprawdę żywotność pompy i dbamy bardziej o urządzenie, bo nie zawsze, przyznam się szczerze, że gdzieś o tym oleju się zapominało. Tutaj to jest ułatwione, nawet jak zapomnimy, można szybko tam gdzieś sobie nasmarować podczas pracy i wydłużamy przez to żywotność. Agregat posiada elektroniczny wyświetlacz, tak jak tutaj widzicie właśnie na filmie. Jeżeli chodzi o ciśnienie, pokazuje on nam dwie wartości. Pierwsze to jest ciśnienie zadane, drugie pokazuje nam ciśnienie w wężu podczas pracy, przez co możemy sobie tym elektronicznym potencjometrem dokładnie wszystko ustawić tak, jak potrzebujemy. No przy natrysku akurat masy to ciśnienie ustawialiśmy maksymalne, ale jeżeli chodzi o malowanie, no to jest dosyć istotne i no tutaj też fajna sprawa, że jest ten elektroniczny wyświetlacz. Dodatkowo na tym wyświetlaczu też wyświetlają nam się jakieś tam błędy serwisowe, na przykład jeżeli takowe się pojawią, no to też jest ułatwienie dla serwisanta, który no przychodzi nam serwisować taki agregat. Jeżeli chodzi o samo szpachlowanie, no to ja używam tutaj masy Semin Prolis. Zresztą, no tak jak widzieliście na początku tego filmu, tutaj już szpachluję sobie drugą warstwę. Teoretycznie w karcie technicznej jest napisane, żeby pozostawić pierwszą warstwę do całkowitego wyschnięcia. No jednakże z racji tego, że ja miałem tutaj dostępny ten agregat na jeden dzień, to postanowiłem od razu jednego dnia zaszpachlować dwukrotnie ten pokój. Oczywiście no w jakimś tam odstępie czasu, tak? Ta masa już sobie troszeczkę leżała na ścianie i suficie, była fachowo to się nazywa matowo wilgotna, a w żargonie budowlanym mówimy, że była sucha na dotyk, tak więc no ta druga aplikacja była już na masę delikatnie taką podeschniętą. Jednak no jeżeli wy będziecie szpachlować, no to zalecam wam trzymania się wytycznych producenta. Kolejna fajna rzecz, którą wyczytałem na temat tego urządzenia, to szybka wymiana pompy farby. Pompę można łatwo i bez użycia narzędzi wymienić oraz szybko wyczyścić. Wymienna pompa zapewnia ciągłość pracy nawet w przypadku konieczności naprawy tłoka lub uszczelnień. I powiem wam szczerze, że to jest naprawdę na plus, dlatego no bo nie po to kupujemy urządzenie, które jest de facto drogie, żeby mieć jakieś z nim problemy serwisowe w razie jakiejś awarii. Tak? Zwłaszcza jeżeli gonią nas terminy, mamy kilku ludzi w brygadzie, którym no też trzeba zapewnić pracę, no to problemy serwisowe z narzędziami to są raczej ostatnie rzeczy, które byśmy chcieli no, mieć na budowie tak naprawdę. I teraz tak, jeżeli już jestem przy pompie, no to warto wspomnieć, że posiada ona samoregulujące się uszczelnienia, łatwe w wymianie i teoretycznie ich żywotność jest wyższa nawet do 50% w porównaniu do standardowych urządzeń. Taką rzecz też wyczytałem, tak więc to jak najbardziej jest również na plus, no bo zmniejsza nam koszty eksploatacyjne urządzenia. I to by było na tyle, moi drodzy. Powoli będę kończył to wideo. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeszcze tutaj tylko przede mną szlifowanie i można brać się za malowanie. To malowanie zobaczycie w następnym odcinku, na który już teraz serdecznie was zapraszam. Ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeszcze na koniec dodam, że jeżeli byście chcieli poczytać troszeczkę więcej o tym agregacie, no to link do strony Wagner jest w pierwszej linii opisu, tak więc zapraszam, rozwincie opis, poczytajcie i tyle. Trzymajcie się, na razie.